Nie lada niespodzianka spotkała ostatnimi czasy grupę pięciolatków z przedszkola nr 29 w Kaliszu. Dzieci zostały uraczone wizytą Roberta Miśkowiaka i Łukasza Sówki, czyli byłych żużlowców klubu motorowego Ostrów. Robert Miśkowiak to indywidualny mistrz świata juniorów z 2004 roku, zaś Łukasz Sówka we wrześniu ubiegłego roku zdobył brązowy medal finału brązowego kasku. W jednej z klas kaliskiego przedszkola pojawił się nawet motocykl Roberta Miśkowiaka, który szczególnie wśród najmłodszych chłopców robił największą furorę. Młodzi Kaliszanie mieli okazję usiąść na efektownym sprzęcie, a także poznać szczegółowo garderobę każdego żużlowca. Największym zainteresowaniem oczywiście oprócz motocykla cieszył się kewlar, który maluchy mogły zobaczyć z bliska. Nie obyło się oczywiście bezcennych pytań, a także szklanki wypitego mleka. Robert Miśkowiak przekonywał nawet liczną grupę przedszkolaków o walorach tego napoju. Żużlowiec twierdził nawet, że liczący się żużlowiec musi wspomagać się cennymi walorami mleka. Oprócz poznania sprzętu żużlowcy zostali również zasypani ogromem pytań, związanych szczególnie z żywieniem, a także zagrali w grę planszową, w którą bezkonkurencyjny okazał się jeden z przedszkolaków. Na samym końcu obaj sportowcy rozdali wszystkim przedszkolakom pamiątkowe zdjęcia wraz z autografami.